Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Unity. Właśnie akurat kaska mi przyszła. Mam już kolejnego człowieka w grupie, z czego jestem zadowolony, bo się rozrastam powoli. I jeszcze mogę wam tutaj powiedzieć, że zajmujemy jako ci haluje pierwsze miejsce. O, patrzcie, proszę, 40 tysięcy punktów credo. I jeszcze mam 2 dni, żeby utrzymać się w tym pierwszym miejscu, więc życzcie mi powodzenia, żebym ja zajął w ciągu tych 2 dni to pierwsze miejsce. Oczywiście mam to pierwsze miejsce, ale muszę o nie trochę powalczyć. Chyba znowu mam przeglądarkę włączoną, tak ja mam wrażenie, bo trochę lagi mam. Więc... chwila, moment. No, nie wyszło. Okej, już wróciłem. Jeszcze sobie ogarnąłem stoper. Oczywiście zapominam o kilku ważnych rzeczach zawsze, żeby włączyć przeglądarkę oraz... oraz stoper. Próbowałem grać na najwyższych, powiem wam, lagów nie ma, ale pewnie przy nagrywaniu byłyby większe spadki. Więc chyba sobie jednak odpuszczę takie nagrywanie na ultra wysokich, no bo to jednak nie wchodzi, nie podchodzi to pod dobry rozsądek. O, stop. No lol, nie chciałem... Francuza. Jadę. Nie mogę. Wypacz. Mi dobrze. Muszę uciec jeszcze. Ale uciekłem. O, oni teraz się tam napieprzają. No, ale mam czas na ucieczkę. No i git. O to mi chodziło. Nie widzą mnie gnoje? Tu jeszcze byli Francuzi. Ale to chyba już jest inna kwestia. O, jeszcze się oni dołączyli. Taka jest wojna. Między innymi, że jedni zginą, drudzy się dołączą. Ale się kanina. Tak. Na razie jeszcze będziemy robić przez chyba kilka odcinków te misje poboczne. Jeżeli już wszystko zrobię, w ogóle już ogarnąłem wszystkie prawie skrzynie, bo są jeszcze gdzieś ukryte skrzynie i ja tego za bardzo jeszcze nie ogarniam, gdzie one są, ale to najprędzej poza odcinkiem, albo jak coś rzeczywiście jeszcze znajdę podczas jakiejś misji, to wtedy sobie też to jakoś ogarnę. Zagadki Nostradamusa poza odcinkiem, bo one wymagają naprawdę dużo do myślenia. Więc na odcinek wolałbym bardziej działać niż myśleć za bardzo. Tutaj mi się nie opłaca. Bo to jest... znaczy, myśleć trzeba, ale to jest strata też czasu. Ja chcę nagrać dla was materiał, gdzie coś robię konkretnego. Zagadki rozwiązywał. Nie zdążyłem ratować cywila. Taka szkoda. Majeczko ważne. Mogę coś tu kupić? Nie. W ogóle zobaczcie, ile ja mam kasy, to jest katastrofa. Jest taka katastrofa, że ja nie mam komu tej kasy rozdać. Jakby Ubisoft pomyślało, to by zrobiło taką funkcję, by można było się podzielić tą kasą. Owszem, z jednej strony byłoby to straszne ułatwienie i by to zepsuło grę. Owszem, takie jest pewnie założenie większości ludzi. Że jakby dodali taką funkcję, to gra już by od razu była zepsuta. Ale z drugiej strony jest jakaś pomoc. Bo wtedy mógłbym takiemu komuś nowicjuszowi pomóc i miałby już na porządne wyposażenie. Ale tak jak mówię, właśnie jakby to nie patrzeć, zawsze by to było jakieś ułatwienie, uproszczenie gry. A tak to każdy się przynajmniej pomęczy i zdobędzie jakieś te
Livr. Ja się męczyłem, ja już się... W sumie powiem wam tak. 2-3 tygodnie, max miesiąc się męczyłem, żeby jakoś się dorobić. Dorobiłem się. Mam tą kasę, więc nie ma braku. Nie narzekam na brak kasy. Dobra, nie płakać. Aha, no i może jak zajmę to pierwsze miejsce za te 2 dni, to pewnie odblokują mi się te pancerze i nie pancerze. Zobaczymy, zobaczymy. Bo jeżeli taka będzie z tego jakaś, nie wiem, korzyść, to jak najbardziej wolałbym utrzymać to pierwsze miejsce. Ale jeżeli nie, no to będę dalej się starał, żeby iść na pierwsze miejsce. Bo to idzie zrobić. A ile mam obecnie, tak sobie będę co chwilę patrzył. No i mam cały czas większy wynik. Przebiłem już tego, który ma 33440 punktów credo. Więc no przebiłem. Przebiłem już to na takim poziomie, że ciężko będzie mu z tego wyjść. Złodziejku. Przeginę. Nie przeginę. Dobra, tak, zapomniałem dodać. Nie skończyliśmy paryskiej opowieści z tym Napoleonem. Chodzi o tą jego kobitkę. Tam ostatnio to żeśmy zrobili tak, że ta Desir zerwała z tym takim Alfonsem, że tak mogę powiedzieć. Nie pamiętam, jak się tam nazywał dokładnie. Jakiś Jean. Takie miał imię francuskie, żon, ale dalej nie przypomnę sobie tego nazwiska. Ale chodzi przecież o to, że był taki związek z Napoleonem, że coś się mogło sypać w ich związku, ale zaraz odkryjemy dalszą część tej historii. Okej. To robimy misję, nie? I have made a grievous mistake. You must help me. I have done my best to write down what must be done. Aha. Bernadotte. Aha. O w dupę. Serio? Dobra, to idziemy z tym Bernadotte pogadać. Najpierw ratujemy związek Desir z Napoleonem. A teraz ona chce nagle być z tym głupkiem Alfonsem i tak dalej. I've nothing to live for. Well, except another drink. I've lost the love of my life. Oh well. Might as well make the best of it. Here's mud in your eye. Dobra, najpierw będziemy teraz za nim podążać. Może w takim trybie. On espionne les dames maintenant? C'est dégoûtant. Just what array of services are available? Look, girls, Jean is here. We're always happy to see you, Jean. No need to get angry. I'm coming. Oh, very well. Interested in having a little party? Teraz mamy odpychać te prostytutki od Bernadotta. O, w takim sobie mogę chodzić. Nieźle. Jak po kozacku, albo normalnie jakby uścikał. Oj, pijany Jean Bernadotte. Jedny. Ale w sumie zadarł z Napoleonem po części. J'avoue, je vous garde, Michel. À qui je peux? Dis-moi, non, je peux bien.
No jeszcze przestępców zabrał. A, tu już idzie, okej. Dobra. Jean, please forgive me. I have been such a fool. Can it be true? Do my ears deceive me? I cannot live without you. But Desiree, it cannot be. You are promised to another. I will prove my love for you, Jean. You, go to Captain Bonaparte's house. Find my love letters and bring them back, that I may destroy them. What? Oh, dupa. Seigneur, serio? O Jezu, ale Bonaparte mu zniszczy serce. Mówię, jak to zrobię, to Bonaparte będzie miał zniszczone serce. Złamane chciałem powiedzieć, ale zniszczone to w sumie też. Kurde. To ładnie ta kobitka namieszała w głowie. I jednemu i drugiemu. No, no, no. Kurde, Arno, chcesz byś tam skoczył? Noju. No. Mi odwalasz jakieś głupie rzeczy. A w ogóle jeszcze na te święta zdołam nagrać Fable'a, ale to tak na okres świąteczny. Tylko Fable, nie wiem, za dwa odcinki będą takie długie. Nie wiem, zobaczę, bo ja już kiedyś grałem w tego Fable'a, ale zwykłą wersję. Zobaczymy, jak to będzie się miadło z wersją odświeżoną graficznie. Mówię wam to graficznie. Dobra, teraz trzeba te listy wypaść, kurde. Porąbana misja, ale zrobimy, no. Co zrobić? Są sami sojusznicy, na całe szczęście. No dobra. No. Kurde, nie skacz po kanapach, głupiś jest. Dobra, haha, mam bot. What am I to do about Desiree? I need a strategy. Perhaps a tactical retreat on the Désirée front. And as for Josephine, march to the sound of the guns. Yes. With Josephine, a flanking maneuver. And oh, what flanks. What? Oh, those old letters? Get rid of them. Josephine has conquered me now. Oh, miło. Świetnie. No, to widzę, że Napoleon też już jakąś babkę znalazł. No, i wszyscy szczęśliwi. No i super, super. A ja nikogo nie mam. Znaczy, Arno nikogo nie ma. Ty. Znaczy, no, może tam jeszcze ma tą Elise, ale jeszcze nie są jakby razem, że tak to mogę ująć. Dobra, no to w sumie Napoleon się nawet cieszy, że się pozbywam tych listów. Nie jest źle. A nawet fajnie. You found them. Many thanks. And now, my dear Jean, watch as I burn them to cinders. Gods, what a woman of passion. Desiree, my love for you burns as bright as your love letters to Bonaparte. Could you ever... Oh, Jean! What? O kurwa, mam ich bronić? O, w dupę. Dobra. O kurde. To już było nietypowe. Would you? Yes. Yes, yes, yes. Fajnie. W odpowiednim momencie to powiedzieli. No, w sumie przyszło trzech idiotów i musieli ich powybijać. Dobra, piątka. To już pewnie jest jakby koniec tej paryskiej opowieści, w której to związek Bonapartego z Désir się skończył niepowodzeniem. Dobra, to mamy jeszcze kilka misji. A może jeszcze wykonamy tą misję klubu towarzyskiego, skoro już jesteśmy w tejże dzielnicy. Sobie pozwolimy to zrobić, żebyśmy mieli to z głowy. Zobaczymy, co za to dostaniemy. Na pewno jakaś kasa będzie. Nie wątpię.
ale po prostu jak się przejdę po tej dzielnicy dobrze, zrobię tę misję, to będę miał z głowy. A jeszcze mam czas na misje poboczne. Tu nie przejdziemy zbyt z nią. Trzeba będzie dachami to zrobić. W sumie. Ale musicie przyznać, zajebisty mam wygląd. Więc nie narzekać. A jeszcze wam może przy okazji pokażę strój Arno. Znaczy Arno, Connora chciałem powiedzieć. Connora Kenwaya. Tak oto wygląda strój Connora. A może jeszcze zrobimy taki skok wiary. No to jak sami widzicie, tak mniej więcej biega się w stroju Connora, ale to nie pasuje w ogóle do czasów Paryża. No niestety, bądźmy szczerzy, to nie ma takiego klimatu, dlatego od razu już wyrzucam ten strój. Okej. Okay. I git. I tam jeszcze odblokowałem kilka barwników. Zwłaszcza ten ciemny barwnik, taki czarno-szary. Naprawdę fajnie wygląda, ale do tej mojej broni najlepiej pasuje właśnie to upierzenie jasne. I to naprawdę pasuje i to tak dobrze, że nie będę zmieniał, to już jest mój stały już taki kolor. Jak dla mnie idealny. Nie wiem jak wam się podoba, ale mnie się idealnie w tym biega. Dobra. Ale nie chciałem skoku wiary, Arno. Jak już tak chciałeś postąpić, okej. Okay. Zgoda. No. No, trzeba jeszcze wyżej iść. No, patrzcie. Tutaj. A właśnie to jest mój nowy członek grupy Camilos. Więc mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się nam uda nagrać taki odcinek z nim. Dobra, zdrajca królowej, 12,500 do zarobienia. Dobra. Zabij Gilberta. Czyli brzmi dość prosto. Ale ten Gilbert gdzie się znajduje? Jest jakieś 200 metrów stąd. Zaraz tu dorwiemy jeszcze złodzieja. Jak ta misja będzie banalna, to jeszcze na pewno coś się skubnie tych misji. Ło! Dobra, może najlepiej zleć. O! Tak będzie git. Teraz po tego gnoja. Trzeba do jednego. Ale już nie będzie na tyle szybki jak Godory. Już się nie masz czego cieszyć. Dobra, zobaczymy gdzie ten Gilbert. Ciekawe czy on będzie łatwym celem. Jest jakieś wyjście. Serio muszę chyba tak to zrobić. Jest tu jakieś okno? Jest, dobrze, balkonik nawet jest, nie to git. Dobra, szukamy Gilberta. I fajnie by było jakbyśmy to po cichutku zrobili. We honor a real man of the people. Jean Gilbert. A gendarme only doing his job within the walls of the temple. Who uncovered himself directly against the revolution itself. A plot to sweep the violent licentious Austrian woman out of the grasp of justice. Gilbert is a hero to the glorious revolution. Now with the people. Uciekam. O, dupę. O, i git. Właśnie w taki sposób im uciekłem. W bardzo banalny sposób. Uniknąłem walki. Chociaż widzę, że jeszcze jeden się za mną ganić będzie. Ale to już nie na długo. Bo już właśnie uciekłem. No i git. To tyle! Ale banalne. Cholerę. Ale 5 będzie. No jeszcze nawet 20 minut nie ma odcinek.
a już dwie misje żeśmy zrobili. Dobra, coś jeszcze może byśmy zrobili. Coś, co mogłoby nam dać jakieś profity. Profity. Tak się zastanawiam tylko co. Od czego by tu zacząć? Tu jesteśmy. Nie wiem, coś co by było szybkie. Może jeszcze zrobimy. Ha. Może Marian wraca do domu. Już tam kasy dostaliśmy. Co mnie obchodzi jakiś rząd Hubertu? I ogarniemy jeszcze tą misję. Mam nadzieję, że to będzie na szybko już, aby się skończyło odcinek. On już chyba będzie z 30 odcinków z tego asesyna. Sporo tego będzie. Do setki na pewno spokojnie. Jak wszystko będzie fajnie, dobrze, to do setki postaram się dojść. Dobra, już nasza misja się czai gdzieś daleko. Przejdziemy tu? Pewnie. Nie ma tych kolców, to się liczy. Jakaś młoda kobitka walczy, trenuje. My parents were denounced by our neighbor, and though they had done nothing wrong, they were executed. The neighbor then took our home. I've grieved the loss of my family long enough. I want to take back my home. Teach me how to fight. Brzmi dość poważnie i ciekawie, tak to Ardo ujął. A tam mamy przestępcę. All right, Marianne. Come at me, and I'll parry your attacks. Walka z nią, z kobietą, nieźle. Czy ćwiczenie bardziej? This training is tough. Mamy parowanie. Show me again. Strike through the target. That's fair. Ah. Right. Well done. Trening z kobietą, nieźle. Nieźle to wygląda przynajmniej. Bravo. That's good enough. It is time to get my parents' house back. No dobra. To idziemy, nie? They denounced my family. My parents were executed the very next day. Come on. Coś trochę jak historia Ezio. I can't wait to skewer them. They took my family home. I must take it back. No idź, 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 Marian. Idź, 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 idź. Let's go! No idę! Czekaj, tylko uzupełnię sobie jeszcze eku. Dobra, możesz iść. Nie truj sobie głowy, no. Możesz iść. Coś, że ta misja się szybko skończy. My great grandfather built that house with his own hands. Ucz się ode mnie, to też jest stary. Sierocona kobita by mnie tutaj wyzwolić w swój budynek rodzinny. Już tutaj? Gdzie następny? Już? I tyle? A ty nawet nie zawalczyłaś? Jest ich więcej. Dobra, spokojnie. To się dzieje, szpuki robić masz. Aha. Ciszej.
że ja sobie susi. Nie narzucam pa. Postraszyłem was. Macie szczęście, że was nie zabiłem. A czego szuka dalej? Co na górze jeszcze są? Typy. Chyba nie. Sam jeszcze. O ty. Ła! Cierpię! Ty mi nie pomagasz. Always attack. Dobra. Jeszcze coś. No. Coś jeszcze? Jeszcze jedno piętro, kurde, by chyba sobie żarty robicie. Więcej was nie mogło być. Well fought, Marianne. Come on, thieves and murderers. I'll fight for my own. Dobra, walczymy o twój dom, spokojnie. Mother's silver thimbles. These were a gift when she came of age. Merci, monsieur. I will treasure the memories I've recovered. Mhm. Okej. Okay. Misja była po prostu banalna. Nie czułem tej trudności w ogóle w wykonywaniu tej misji. Dlatego, no, może tu już skończymy odcinek. W tym oto domu Marianne. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Yo, jedność.